Zdrowia dla wszystkich tych, co przetrwali. No i wieczne odpoczywanie dla tych, którzy nie przetrwali. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Trzeci piątek września w Ameryce jest szanowany, upamiętniany jako dzień POW MIA. Czyli POW to jest, znaczy Prisoner of War, czy to znaczy więzień wojenny, czyli jeniec wojenny. MIA to jest Missing in Action, czyli zaginiony w czasie akcji. Czyli to są takie dwa opisy sytuacji żołnierzy, można powiedzieć. No i jest flaga, jest twarz na czarno, taki cały symbol to jest w zasadzie na czarno. Z tyłu jest taka wieżyczka wartownicza. No i jest twarz z profilu mężczyzny patrzącego tak na dół. No jest napisane, że ciebie nigdy nie zapomnimy. Ciebie nigdy nie zapomnimy. No jest to bardzo znaczące dla wielu Amerykanów, no bo można powiedzieć, że dużo ludzi zginęło. Nie dotyczy to, powiedzmy, wojny cywilnej, To się zaczęło się, powiedzmy, od Wietnamu, no ale też była sprawa pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej. Do tej pory z Wietnamu jest zaginionych 1600 osób. No ale trzeba pamiętać, że w czasie drugiej wojny światowej Ameryka brała aktywnie udział. Przecież wyzwalała Europę Zachodnią. Przekraczali przez kanał La Manche. Tam ciężkie były siły. Polacy też tam brali udział w tym. No ale i na Pacyfiku brali udział i w Japonii brali udział. Także 75 tysięcy ludzi jest zaginionych w czasie okresu II wojny światowej. Ponad 3 tysiące osób jest zaginionych w Europie z I wojny światowej. Prawie 8 tysięcy w czasie tego konfliktu, jak to nazywają, koreańskiego. Także to są duże straty. No i jest to upamiętnienie tych wszystkich ludzi, którzy albo siedzieli w obozach, no albo nigdy ich nie odnaleziono. No wiadomo, że jak nie odnaleziono, no to gdzieś tam leżą zabici w ziemi i nie będą odnalezieni. Tą flagę samą w sobie to się w Ameryce tylko zawiesza 6 razy w roku. Są przepisy państwowe. Jedną z nich jest taka, że musi wisieć pod flagą amerykańską i nie może być większa płaszczyzna niż flaga amerykańska, także zawsze musi być mniejsza. No i kiedy można wywieszać tą flagę? No między innymi właśnie parę dni temu, 3 piątku września, no ale można też wywieszać w czasie Dnia Sił Zbrojnych. To jest trzecia sobota w maju. Można na ten tak zwany Memorial Day, czyli Dzień Pamięci, to jest ostatni poniedziałek w maju, to jest dzień wolny od pracy. Dzień flagi się wywiesza tą POW, to jest 14 czerwca. W Dzień Niezależności, to wiadomo, powinniście wiedzieć, no jeżeli nie, to 4 lipca, upamiętniający 1776 rok, wyzwolenie kolonii angielskich spod panowania Anglii, no i początek, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych. Było 13 stanów, dlatego właśnie na fladze są takie 13 stars, czyli gwiazd. To były tylko kolonie. Można później wywieszać jednak w dzień POW MIA, to właśnie teraz, trzeci piątek, w dzień weterana. W dzień weterana to jest 11 listopada. To tak jak Polacy od 11 listopada
Polska w zasadzie się po rozbiorach zaczęła. Wilson, prezydent Wilson amerykański dużo miał wspólnego z tym, żeby Polska powstała w takich granicach, jakich powstała. No ale 11 listopada to jest znany w Ameryce jako Dzień Weterana, ale kiedyś to był znany jako armistys, czyli zawieszenie broni, zatrzymanie broni, powiedzmy, jeżeli tak się popatrzy na źródła, czy tam na korzenie łacińskie. Ciekawe jest to, że zatrzymali walki na ziemi, na wodzie i w powietrzu 11 dnia, 11 miesiąca o godzinie 11. No, ktoś to wymyślił i 11 minut, tak? Także to też jakieś były symboliczne, nie? Ktoś się bawił, miliony, setki tysięcy ludzi zginęło w czasie tej II wojny światowej. Polska powstała, no dużo zmian by było. Turcja, Imperium Otomańskie upadło i tak dalej, i tak dalej. Te habsburskie, austriackie, to wszystko się porozpadało. No i mamy Dzień Weterana 11 listopada, a w Polsce mamy Dzień Niezależności Polskiej. Także to jest taka ciekawostka. W Ameryce bardzo dużo, w większości miast, przy ratuszach, przy miejscach takich publicznych są często takie tablice upamiętniające ludzi, którzy właśnie zginęli w ramach walki na całym świecie. To jest bardzo, bardzo szanowane, upamiętniane. Weterani mają bardzo dużo klubów. Ten VFW, to znaczy Veterans of Foreign Wars, czyli weterani zagranicznych wojen, no bo tak tłumaczyć słowo po słowie. No i mają tam kluby, mają tam, upamiętniają to, co robili dla całego świata, co robili dla państwa. No część ludzi krytykuje, szczególnie w Europie, że to po prostu są bandziory, no ale prawda jest taka, że Druga wojna światowa bez Ameryki byłaby zniemczona, tak? Europa by była zniemczona. Druga wojna bez Ameryki, no to Japonia byłaby okupowana przez Ruskich. No jeżeli oni by nie poszli na wschodni front, no ale to już można sobie tak dywagować. I ten piątek był upamiętniony, dużo ludzi miało czerwone wstążki, często miało, nosiło symbole, pokazywali flagi, mieli na swoich samochodach, w tych klubach weteranów były najróżniejsze wystawy urządzane. I ci wszyscy, którzy właśnie zaginęli, no to byli upamiętnieni. Teraz jak popatrzeć na te... prawdziwa Ameryka jest. Prawdziwa Ameryka, ta większość, Bóg, honor i ojczyzna jednak istnieje. Ta większość cicha, która wybrała republikanina, wybrała konserwatystę Trumpa, która będzie wybierała konserwatystę Trumpa, jednak szanuje ludzi, szanuje honor, szanuje patriotyzm, także socjaliści kulturowo chcą zniszczyć po prostu tą przeszłość, tą dumę i to, że jednak chrześcijaństwo łączy jakoś też Amerykanów. Amerykanie bardzo często, no często, z reguły stawali po stronie jakiejś tam sprawiedliwości. Oczywiście zaraz usłyszę zastrzeżenia i zażalenia, że chodzi o ropę i tak dalej, no ale jednak druga wojna pokazała to, co pokazała, tak? Francja w Indochinach, powiedzmy,
no, robiła, co robiła, no, ale komuniści w tym czasie, trzeba pamiętać, że jednak atakowali. Atakowali zbrojnie, dzisiaj zwyciężają słownie, bez broni. To był ten sam komunizm, tyle tylko, że Mao Tse-tung mordował, a teraz komuniści po prostu przeszli, zrobili pochód przez instytucje i doprowadzają do tego komunizmu, do socjalizmu, do ruiny Kuby, Koreje, Wenezuelę i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest nadzieja, że w Ameryce to się nie uda, no ale jest coraz więcej jednak spowalnia się to. Wygląda na to, że ta bogata Ameryka, ci młodzi ludzie mają te umysły zlasowane, nienawidzą. Dużo tych młodych wychowanych w liberalnym, w socjalistycznym, nienawidzą tych ludzi, którzy walczyli za ich prawo do wolności wypowiedzi. Oni nie zdają sobie sprawy, że ich wolność do wypowiedzi po prostu była stworzona przez ludzi, którzy walczyli o to, żeby mieli. No i Antifa, po prostu bandziory chcą stworzyć jednopartyjne systemy, które będą zmuszały innych. Tak, także że mamy dużo, są obawy, że po prostu Ameryka za parę lat demokratycznie zostanie socjalistyczna. No i wtedy co czeka Amerykę bogatą? Powolny upadek, tak jak Rosja za cara zaczęła, no nie była przecież najbiedniejsza, wszyscy byli w tym czasie biedni, no ale kiedy Sowieci doszli do władzy, no to po prostu zrobili ten zamordyzm, I mordowali albo wygładzali ludzi. Ukraina, Rosja, z Chinami było podobnie. Kuba to samo, Korea do dnia dzisiejszego. No i komuniści, socjaliści nienawidzą tego dnia. Nienawidzą tej pamięci, tych więźniów. No a jest, w Ameryce jest duży szacunek. Jest duży szacunek, jest dużo pamięci. Jest gdzie popatrzeć. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, dzwoneczek można nacisnąć o powiadomieniach, nacisnąć można subskrypcję, wysyłaj, polecaj, rozsyłaj, gdzie można, pisz pytania, pisz sugestie i do następnego.